Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w 12 odcinku, pierwszy, lepszy, przechodzimy do kolejnego spotkania, gramy z Adrianem, czyli z moim imiennikiem, lub tak nazywa się jego skład, ale zanim przejdziemy do pierwszych bramek, chociaż już pewnie widzicie pierwszą na ekranie, jak zwykle zapraszam was do Game Gold Trader po końcu, jeżeli chcecie sobie kupić jakichś dobrych zawodników, to zapraszam na dół, no a my zdobywamy pierwszą bramkę Diego Costa, sorry, wybaczcie mi to. Po prostu Costa będę mówił teraz, żeby nie było spiny. Już za dużo spiny od razu, już wiem, że muszę być grzeczny dla was. No i w 79 minucie Wallison dostaje piłkę, lobuje pięknie Petra Czecha. Z tego co widzę, chyba tak, Petr Czech stał u niego na bramce i wygrywamy 2-0. 84 minuta, przeciwnik wyprowadza akcję, Rooney dośrodkowuje, tu jest Jovetić, no i strzela z główki i w tym momencie jest 1-2, ale już chwilę później, jak widzicie, od razu po starcie gry bardzo ładnie Diego Costa, mimo trzech gwiazdek skilli, potrafi uderzyć, potrafi strzelić, potrafi przejść zawodników i strzelił na tyle mocno, że Petr Czech po rękach wpuścił piłkę do bramki. 88 minuta, znowu Diego Costa strzela, broni Czech, Wallison dośrodkowuje, tam jest Lucas, który wjazdem takim bardzo ładnie strzelił bramkę i w 80 minucie prowadzimy 4-1, no i przeciwnik wyszedł, co było bardzo dziwne moim zdaniem. Nie powinien w 88 minucie wychodzić, bo to trochę późno i lepiej przeczekać te dwie minuty. No ale dobra, przechodzimy do kupienia pierwszego zawodnika dzisiaj i sprawdźmy, co my tu mamy. Dosłownie nic ciekawego. Pierwszy, który rzuci mi się w oczy, to Xavi Martinez. No i chyba jego kupimy sobie po prostu. No bo SPD, kogo tam mamy? Bendera. Bender nie jest taki aż dobry. No a Martinez jak najbardziej. Tak, no to jego kupiłem, jego wrzuciłem do składu z Bundesligi, no i przechodzimy do drugiego spotkania na dzisiaj. Imperium Club, tak nazywa się przeciwnik, no i sprawdźmy jego skład, bardzo dobry, El Sharawi, Balotelli, Biabani, jeszcze ktoś tam był, no ale Diego Costa tutaj dostaje piłkę, szuka miejsca, gdzie by tu strzelić, ale jest Osvaldo, podanie do Osvaldo, Osvaldo finezyjnie i finezyjnie nadal działają, dawno nie próbowałem, to był jeden taki z pierwszych prób z daleka uderzenia z finezyjnego, no i zakończyło się to bramką. 37 minuta, mój piłkarz nie wie, jak działa fizyka, no i w tym momencie mamy 1-1 w 38 minucie, niestety w 45, jak widzicie, sfrizowało ekran, no i nie dało się zrobić nic więcej, remis, jak widzicie, tak zakończyło się to, ani remisu, ani porażki, ani zwycięstwa nam nie zaliczyło, więc postanowiłem po prostu nie kupować żadnego gracza. Przechodzimy do kolejnego spotkania, no i zobaczmy Herb Malagi, Tarno FC, Liga BBVA, no ale skład jest Serie A, więc trochę nas tutaj okłamał kolega, no i w 15 minucie przejmuje Wallison piłkę, wypuszcza sobie dość fartownie, no ale finezyjnie umieszcza piłkę w siatce, bramkarz nawet się nie rzucił i wygrywamy w 16 minucie 1-0 po akcji Wallisona. Przechodzimy do kolejnej akcji, to jest minuta 41, podanie górą nogi Higuain dostaje piłkę, no i tutaj pomyliłem się straszliwie, chciałem wejść do bramki dwoma obrońcami, jeden złapał piłkę, no ale to już było w bramce, więc po zawodach, no i tutaj mamy 90 minutę, dośrodkowanie, Higuain po raz drugi strzela i w 90 minucie przegrywamy 1-2, tak szybko się to zakończyło, no i sprawdźmy jeszcze sobie statystyki tego spotkania, jak widzicie miałem 7 strzałów celnych, on tylko 4, no ale potrafił po prostu 50% strzelnych całów zamienić na bramkę i przegrywamy 2-1, jest to piąta porażka z tego co dobrze kojarzę. Przechodzimy do ostatniego meczu już na dzisiaj, sprawdźmy jaki skład ma przeciwnik, Barca LT, jeszcze całego składu z Barcy nie ma, no ale ma całkiem niezły ten skład. Fernandinho bardzo ładnie do Wallisona podaje. Wallison tak samo ładnie lobuje bramkarza i w 17 minucie wygrywamy 1-0. W następnym odcinku pokażę wam, ile ma goli ten Wallison, bo tak bardzo o to prosicie. Dośrodkowanie Cesca Fabregasa w minucie 21. No i niestety Piqué ładuje piłkę do siatki z głowy. Był to jego pierwszy strzał celny w tym meczu. Tutaj Christian Tejo. Fernando teraz bardzo ładnie chciał podać, no ale tutaj mój obrońca już nieładnie wybił, no i Santi Cazorla w minucie 26 strzela bramkę na 1-2, na 2-1 Osvaldo tutaj bardzo ładnie szukał miejsca, niestety nie doszło do tego, znowu Osvaldo dostaje piłkę, strzela finezyjnie
No i na szczęście Hart nie broni i wygrywamy. Nie, nie wygrywamy, jest remis 2 do 2. Tutaj Wallison odbiera piłkę heel to heel, strzał finezyjny, mocny, celny. To najważniejsze, że zamienił ten strzał na bramkę 3 do 2, 54 minuta, więc druga połowa już podanie do Diego Costy. Diego Costa tutaj przejmuje piłkę, jakoś walczy silnie, strzela płasko po ziemi i wygrywamy 4 do 2. Wiedziałem, że już w tym momencie nie mogę wypuścić tego zwycięstwa z rąk, no ale jeszcze przeciwnik miał akcję w kolejnej minucie, podanie, strzał, bramkarz słabo się zachował, moim zdaniem powinien szybciej zareagować, ale Cesc Fabregas w 68 minucie, tak jest to 68? Myślę, że tak, strzela bramkę na 3 do 4, no ale jeszcze mamy Thiago Silva w minucie 71, który na 5 do 3 podwyższa wynik spotkania. Tak też zakończył się ten mecz. Na szczęście wygrywamy kolejne zwycięstwo. No i przechodzimy do ostatniego gracza już dzisiaj. Transfery. Rynek transferowy, złoty poziom, wyszukujemy. No i mamy aż 4 informów, ale oprócz tego nic ciekawego, nic co przyciągnęłoby moje oko, więc do składu BPL po prostu kupiłem Inform Reida. Jak widzicie tego zawodnika, po prostu tyle. Także to było na tyle. Jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij łapce w górę. My widzimy się już w następnym, już jutro. Także zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na razie. Okay, roll the drums.